Dzień dobry. O Jezu, jaka spuchnięta dzisiaj jestem. Tragedia. Masakra. Łyk kawy. Dzień dobry, o poranku. Dzisiaj powiem wam, że jak na moje możliwości z małym dzieckiem, to pospaliśmy, bo wstałam w 8:30, więc... Ale też bardzo późno poszłam spać, bo poszliśmy spać, chyba było w 13:30. Siedziałam z mężem jeszcze i oglądaliśmy, słuchajcie, tenis stołowy na olimpiadzie. To jest obłęd. No ale jakoś tak nam nie chciało nam się w ogóle spać, co siedzieliśmy do późna. No ale o co chciałam wam powiedzieć, że nałożyłam sobie właśnie płatki pod oczy, bo już mi się kończą, zostało mi dosłownie, ja wiem, 4-5 par. A ja płatki pod oczy używam w zasadzie codziennie, prawie codziennie, no. Pewnie są jakieś wyjątki, ale nakładam sobie i wczoraj usiadłam, żeby sobie jakieś nowe zamówić. Miam, 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 tak? Miam, mała tam dostała takiego chrupka. O czym mówiłam, straciłam wątek. Aha, że codziennie używam płatki pod oczy i chciałam sobie wczoraj zamówić jakieś nowe. Bo podobno w Lidlu były jakieś takie fajne, tanie, ale ja byłam w naszym Lidlu za 3 razy szukając tych płatków i nie znalazłam ani razu. A ja zawsze kupuję w tych, wiecie, w takich pudełeczkach. Pokażę, bo ja w lodówce trzymam swoje. O, tego typu pojemniczki. Gdzie jest 60 płatków, to jest 30 par. Tak, ja mam tam, no... I zawsze sobie staram kupować, jak mam jakąś dobrej cenie. No jak trafię w ogóle fajnej cenie, to kupuję te 2 opakowania, wrzucam do lodówki i zawsze mam. I ja w zasadzie od tego zaczynam dzień, że robię sobie kawę. Tutaj w kuchni już widziałam taką wprawę w nakładaniu tych płatków, że bez lusterka, bach, bach, pod oko i sobie tutaj działam, funkcjonuje. Pochodzę z 10-15 minut, mogę iść się, wiecie, malować i szykować. Czasami chodzę z nimi w nich dłużej. Telefon dzwoni. Już jestem, nie pamiętam, na czym skończyłam, ale chyba z tym, że zaczęłam zamawiać płatki. I wczoraj znalazłam na Allegro takie taniutkie. Za 20 zł za 20 chyba 2 zł za opakowanie. I była też jakieś Allegro Days i niektóre warianty kolorystyczne tych płatków były nawet po 15 zł. Więc zamówiłam sobie 2 opakowania. Tak, żeby, wiecie, mieć darmową wysyłkę i żeby sobie popróbować. I też po 30 sztuk w opakowaniu, czy 60 sztuk w opakowaniu. O, 60 sztuk w opakowaniu, także no, dam znać, jak przyjdą, pokażę wam i sobie popróbujemy, zobaczymy, czy warte są. Chociaż powiem wam, że ja mam doświadczenie w tych tanich, w tych drogich i dla mnie nie ma różnicy. Ja mówię to z ręką na sercu, że nie ma różnicy. Mała gada, nie? Że nie ma różnicy dla mnie żadnej w tych płatkach. Przynajmniej ja tej różnicy nie zauważyłam. A wiecie, ja jestem bardzo sumienna w ich stosowaniu, więc pewnie gdyby któreś były jakieś wyjątkowe, no to by tą różnicę zauważyła, ale nie. Wszystkie sprawują mi się super, wszystkie wygładzają tą okolicę. No tak, wiecie, no bardziej one wygładzają, bo i tak fajnie chłodzą, więc te opuchnięcia schodzą takie poranne i wygładzają, no bo to jest gładka powierzchnia, która jest przyklejona, tak przykleja się, zasysa do skóry, więc tutaj jest takie gładziutkie wtedy, nie? I mi tylko na tym zależy, także od nawilżenia to mam krem, a nie płatek pod oczy. Ale ta esencja też jest fajna, taka, wiecie, taka lekka. Dobra, dopijam sobie kawkę i odezwę się do was za chwilę. Właśnie rozczesywałam włosy, bo wczoraj sobie nałożyłam tak od połowy, od to mniej więcej olej na noc. No i muszę zrobić odrost, bo siwizna mi już taka wychodzi, że 3 tygodnie to jest jednak maks, co ja mogę sobie pozwolić. Czyli co 3 tygodnie muszę farbować włosy. Także stwierdziłam, że położę małą nadrzemkę i sobie farbę nałożę. Pokazywałam wam już ją chyba ze 100 razy, ale wiem, że przychodzą nowe osoby, więc L'Oreal Casting Creme Gloss w odcieniu 300
ciemny brąz. No i kiedyś farbowałam inną, potem przez pomyłkę kupiłam tą i już zostałam przy tej. Także ja sobie robię tylko odrost, widzicie. No, no są srebrne niteczki, trzeba to ogarnąć, bo to wiecie, przy ciemnych włosach źle to wygląda. Zresztą ja w ogóle nie lubię odrostów. Ale tutaj na razie ten olej jeszcze zostawię, akurat jak będę zmywała farbę, to sobie zmyję wszystko i już będę miała całość. Później zrobimy sobie może razem henne na brwi, bo też już widzę, że nic nie ma. No i ta moja cera, słuchajcie, tak się pogorszyła po tym COVID-o, że ja to sobie chyba jednak odpuszczę chodzenie na te masaże. Bo to ani to tanie, ani to u mnie się nie sprawdza, bo efektów w sumie nie widzę. Na to ile już to, ile to kosztuje, nie? Ile za to się płaci, no to liczyłam, że po drugim masażu już coś będzie, cokolwiek. No. Więc mało jak słyszę, jak mówię, to już koniec. Także ja już na masaż COVID-o więcej nie idę, bo jest tylko gorzej, a nie lepiej u mnie. Ale to opowiem wam za chwilę, jak ją położę spać, bo nie pogadamy. Dobra, dałam małą nadrzemkę. Czekajcie, pogaszę tylko tu światła. Bo jak w Belwederze zawsze się śmiejemy. Jeszcze muszę nianię włączyć, żeby zobaczyć, co tam się u niej dzieje. Okej. No. To jeszcze chwilę wam pogadam. Także zobaczcie, mnie tylko powysypywało po tym COVID-o. Dostałam takiego wysypu, takiej kaszki wszędzie. Ja miałam zawsze gładką skórę, a po tym COVID-u mam i wypryski, i kaszka, więc ja wiem, że ta pani mnie, jak ją zapytałam po tym pierwszym, jak mnie wysypało, czy to jest od tego, ona mówi, że może być od tego, bo to na przykład jakby rusza limfę i wszystko i taki efekt może być. No ale jakby ja nie tego oczekiwałam. Ja myślałam, że mnie trochę, wiecie, ujędrni, trochę mnie wygładzi, a jakby w mojej ocenie to wygląda gorzej, bo mnie tylko wysypało, a jakby jakiegoś wielkiego ujędrnienia skóry nie widzę. Ja wiem, że powiecie pewnie, że to, wiecie, COVID-o to trzeba chodzić ileś razy, no ale ja nie wiem, ile u was kosztuje COVID-o. Tutaj kosztuje chyba 250 zł za masaż. Ja sobie kupiłam na promocji, akurat była jakaś tam na Facebooku za 150, więc no nie tak źle, ale ja bym kupiła za 250, czyli wydałabym powiedzmy już 500 zł, no to 1000 zł kosztuje botoks z gorzelcu. A botoks macie efekt po pół godziny już, tak? No, a tutaj... Także ja chyba więcej nie pójdę. Choćby patrząc na to, że jestem taka powysypywana tutaj z tą kaszką. Ja wiem, że to zejdzie, no po poprzednim też zeszło, ale... Nie, nie, nie jest to jakieś... Znaczy, w mojej ocenie nie jest to warte swoich pieniędzy, ale może się mylę, może to daje jakieś spektakularne efekty, ale trzeba wziąć 10. No ale z drugiej strony, jak się weźmie 10, to już jest no, po normalnej cenie 2,5 tysiąca złotych, a to już jest 2,5 botoksu. To jest półtora roku ostrzykiwania się. Więc... no... Nie wiem, dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia, czy chodziliście na te masaże i jakie wy macie spostrzeżenia. Ja wiem, że są ogromni zwolennicy tego i dziewczyny, które sobie bardzo zachwalają, ale no chyba ja jakimś wielkim, nawet tutaj mi powysypywało, widzicie? Taką, ja nie wiem, czy to widać w kamerze, ja mam, o tutaj widać takie czerwone, ja normalnie mam taką kaszkę na twarzy od tego, nie wiem, czy to od tego olejku, czy od tego masażu, ale no nie, więc daruję sobie, daruję sobie, idę sobie, nałożę, patrzę tylko, nie, mała zaśnie dobrze, nałożę sobie farbę, bo widzicie, ja jestem siwiutka, no ale to już genetyka, na to nie mam wpływu, także nałożę sobie farbę i umyję sobie włosy, zrobię sobie henne i będę wyglądała od razu lepiej. Myślę, że sobie jeszcze nie zrobić jakiś peeling albo coś, ale to zobaczę, ile czasu da mi mała na drzemce. Dobra, kochani, na razie się żegnam. Dajcie znać koniecznie, jakie są... Znaczy, to nie jest koniec vloga, tak? Abyście mnie źle nie zrozumieli. Dajcie znać tylko, jakie są wasze doświadczenia z masażem COVID-o i może ja się mylę, może ja coś źle wnioskuję. Dajcie znać. Wiecie co?
miałam iść włosy farbować, ale zaczęłam tak tu sprzątać. Tu stwierdziłam, że wrzucę pliki na komputer, bo mam vloga niezmontowanego, więc już jak chociaż wrzucę, to wrzucę do programu, żeby się załadowały. No i oczywiście jak usiadłam, to jeszcze zmontowałam tego vloga. Tu trochę posprzątałam, wstawiłam pranie, jedno, drugie, suszenie, poskładałam. I cały czas sobie mówię, dobra, idę, zaraz zafarbuję włosy, ale tego jeszcze nie zrobiłam. I tak korzystam z tego, że mała śpi i staram się zrobić jak najwięcej. Teraz chcę jeszcze dzieciom obiad wstawić. Mam takie upieczone mięsko zmielone i tak pomyślałam, że może takie małe pulpeciki, kotleciki im zrobię w sosiku. Do tego ziemniaczki. Zaraz coś, wiecie, ziemniaczki obieram, zaraz coś wykombinuję. I pewnie skończy się na tym, że włosów nie zafarbuję, bo mała się obudzi. Tak jest zawsze. Tak jest zawsze, co to życie. No ale dobra, szybko obiorę kilka ziemniaków dla dzieci. Auć. Dobra, nie ma krwi, nic się nie dzieje. I tak widzicie. Piękna pogoda, więc Olek poszedł się bawić trochę na podwórko. Jeszcze ja bym chciała się ogarnąć i kawę wypić na dworze. O, też mi się marzy kawa na dworze. Także dobra, działam, nie gadam, nie marnuję czasu. Lecę z tym, jak będę miała chwilę wolnego, to się do was odezwę. Jest za gorąco. Za gorąco? Na dworze? Gdzie co, będę trochę improwizować, tego się myślę, czekajcie, jak wam to pokazać. O, tak, 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 tak. Myślę, co zrobić na obiad, bo wstawiłam ziemniaczki, a oprócz ziemniaczków jeszcze byłoby, przydałyby się jakieś kotlety. I mam tak, mięsko, tu jest takie, o, mogę wam pokazać, o, upieczone ono było. I zostało spory kawałek, więc mam zmielone ten mięsko pieczone z króliczka. Mam ser żółty, mam trochę serka wiejskiego, mam otwartą puszkę kukurydzy. Nie widzicie, mam otwartą puszkę kukurydzy. Jajko i tak pomyślałam, że może zrobię z tego takie kotleciki dla dzieci. Powinny być smaczne, więc spróbujemy, zrobię najpierw z małej ilości, spróbujemy jak to smakuje, doprawię i no nie wiem, takie spotkajmy się w jednym garnku, może na jednej patelence. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, także działamy. Dobra, zróbmy na razie to tak z połowy, widzicie? Widzicie? Z połowy może tej ilości. Bo to wiecie, samo mięso takie z królika jest suche. Więc, no nie wiem, zobaczymy zaraz. Z połowy ilości dodam na tą ilość jedno jajko. Nie wiem, może ten serek wiejski, ja to bym wykorzystała, nie? Dodam trochę tego łyżkę, tego serka wiejskiego. Już mocno powiem wam, improwizuję. Ser żółty, ale ten bym starła. Na dużych oczkach trochę, bo zawsze będzie trochę tłuszczu do tego, do tych kotlecików, nie będą może takie suche. Nie wiem ile takie. Może tyle? Dobra, jeszcze trochę. I co, i kukurydzę chyba dodam. Mam jeszcze cukinię, ale nie wiem, czy to już nie będzie za dużo, bo na jakąś ci wodę to mogą się rozlatywać. Nie będą takie kotleciki, tylko bardziej się zrobią takie. Musiałabym ją wcześniej zetrzeć i posolić, żeby puściła woda, ale już tego nie zrobiłam, także dajmy jeszcze trochę kukurydzy. Tak dla kolorku. Ale jestem ciekawa, co z tego wyjdzie. Czy w ogóle coś z tego wyjdzie? Dobra, mieszamy. Po wymieszaniu tak to wygląda. Dałam jeszcze trochę więcej serka wiejskiego, bo wydawało mi się to za suche. I dałam jeszcze sól i pieprz. Biorę patelnię i smażymy na próbę. Zobaczymy, co wyjdzie. No i co? Kotlety się smażą. A zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to w ogóle będzie jadalne? Dobra, wyłączyłam na chwilę okap, żeby nie szumiało. Tak wyglądają kotleciki. Te dwa trochę dłużej robiłam. Całkiem fajne, nie mają takiej mocnej, zawartej tekstury, więc się trochę rozwalają, ale dla dzieci będą jak znalazł, takie delikatne. Z reszty zrobiłam spaghetti. Tutaj gotuję wodę na makaron, a tutaj ziemniaczki już dochodzą, także poogarniany obiad. Jedni zjedzą to, inni zjedzą tamto, co kto będzie miał ochotę i już tak będzie dzisiaj. Gdyby ktoś pytał, to farby dalej nie nałożyłam. Tymczasem w garach jestem. Także po
prostu dzisiaj. Dzisiaj jestem mało jak to zorganizowana. Zresztą, albo bardzo dobrze zorganizowana, bo dużo zrobiłam, tylko nic wkoło siebie, nie? Zwykle. Dobra, sprzątam. To, co przed chwilą się stało, to chyba mi się nigdy nie zdarzyło. Słuchajcie, przypaliłam ziemniaki. Ja nie wiem, jak to zrobiłam. Zajęłam się. No, przyjarałam, znaczy no. Chwyciły u dołu. Masakra. No, garnek się nie spalił, no ale nie podam dziecku takich ziemniaków, także Julcia zje z Olkiem spaghetti, a do kotlecików ugotuję jej później jeszcze raz ziemniaczki. Masakra. No i cóż, jak to mówią, każdego szkoda. Ale te ziemniaczki dzisiaj lądują na biokompoście. Ajajaj. Chyba jeszcze nigdy nie przywaliłam ziemniaków. Ale jak to mówią, zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Cóż, każdemu się może zdarzyć. Poszłam pieluchę zmieniać, poszłam to, poszłam tamto i tak. Ważne, że garnka nie spaliłam, bo to byłoby mi szkoda. Że tam chwyciły seniorki, to namoczymy garnuszek i będzie po temacie. No cóż. Teraz sprawdzę makaron. Żebym zaraz jego nie przypaliła, nie? O, bateria mi się rozładowuje. Makaron jeszcze minutę, a ja chwilę was podłączę do ładowania. Jestem. W międzyczasie, jak bateria się ładowała, to dzieci zdążyły zjeść obiad, a ja nałożyłam sobie farbę na odrost i teraz jakieś pół godziny myślę, że będę musiała z nią posiedzieć, tak żeby, wiecie, dobrze to chwyciło. Potem wezmę prysznic, zmyję ją i już powinno być nieźle. Mój mąż, ja strasznie nie lubię mieć tego siwego odrostu. Normalnie się czuję wtedy jak stara baba. Także, ale znowu jak na przykład widzę dziewczyny, które mają zrobione już tylko siwe włosy, takie, wiecie, po całości, to mi się to podoba, ale ja bym się w życiu nie otworzyła na to. No ale co kto lubi. Próbowałam nawet parę razy zejść z koloru czarnego. Gdzieś tam sobie, wiecie, jakieś miodowe refleksy zrobiłam u fryzjera. Jakieś, nie wiem, końcówki inne i zawsze summa summarum ląduję z czarnymi, bo po jakimś czasie stwierdzam, że ja się tak nie czuję w tych jaśniejszych włosach. Miałam nawet taki krótki epizod z blondem, takim platynowym. Tragedia. Jak w peruce wyglądałam, więc pewne eksperymenty nie są dla wszystkich. Ja jednak najlepiej się czuję w takim ciemnym brązie, ciemnej czekoladzie. Najlepiej chyba wyglądam. Także na razie zostaję przy tych, no ale wiecie, już coraz częściej muszę farbować włosy, bo już tak 3 tygodnie to jest max i te 3 tygodnie to już jest takie wyciągnięte. Bo żebym się czuła, o, jeszcze mam farbę na bluzce, czekajcie, żebym się czuła dobrze, tak stwierdzam, że musiałabym sobie włosy farbować co 2 tygodnie. Muszę poprawić. A to taka bluzka, wiecie, do farbowania. Musiałabym włosy farbować co 2 tygodnie, a to już jest bardzo często, więc na razie zostaję przy 3 tygodniach i te 3 tygodnie to już tak ten ostatni tydzień przemykam na jakichś sprayach i kamuflażach do odrostów. Także na razie tak będzie. Dobra, idę sobie zrobię kawę i pokażę wam się już, jak wykąpię się. Jestem już po prysznicu, odrostu nie ma, człowiek od razu jak inny człowiek. Człowiek wygląda jak inny człowiek, co ja gadam, nie? No ale wiecie, o co mi chodzi, to jakoś tak lepiej się wygląda. Czekajcie, bo mąż kosi i ja muszę zamknąć okno. O, żeby tutaj kosiarka nas nie zagłuszała. Jestem po prysznicu, więc nałożę sobie jeszcze raz dzisiaj płatki. Te hydrożelowe. Nie żałuję sobie. O, czekajcie, mam nawet dwa. To jeden chlas pod jedno oko, drugi chlas pod drugie oko. Cyk. O, tak
płatki z lodóweczki najlepsze. Jak ja lubię te płatki, ten kto to wymyślił, to po prostu powinni go złocić. O! No, proszę Państwa, zaraz będzie czekał 20 lat mniej. Już mam, bo mam odrostu siwego, to już wyglądam 20 lat mniej. Dobra, chowam. Już mam taką końcówkę, więc już wiecie, zużywam, ale fajnie, że sobie zamówiłam wczoraj nowe. Także czekam. Też musiałam sobie zamówić nowy termoochronę do włosów i olejek taki nabłyszczający, bo miałam taki fajny olejek z Vella Professional z salonu fryzjerskiego, kupiłam u swojej fryzjerki i powiem wam, że miałam go ze 2 lata, 3. No i wczoraj go chciałam użyć i wylałam na rękę i tak śmierdział. Wiesz, nie było tam dużo, bo to było dużo opakowanie i ta końcówka, więc... Ale tak śmierdział, po prostu się zepsuł już. No, on już był przeterminowany, ale wiecie, pachniał ładnie, działał dobrze, tylko sobie używałam, no na sobie używałam. Ale no jednak już... przyszedł na niego czas, więc wczoraj wyrzuciłam. Jak już wyrzuciłam, to trzeba sobie kupić nowego. I zamówiłam sobie teraz z Allegro. Z firmy Kemon, to też jest taka fryzjerska, ale w sumie dobre ceny miało, bo 30 zł kosztował, więc no coś takiego. Także jak odbiorę te paczki, to wam pokażę. Jednak powiem wam, że zakupy przez internet to jest złoto i patrząc po tych cenach w Rossmanie, co wczoraj o tym rozmawialiśmy, to jednak zostaje team zakupy internetowe. Robi się to wygodniej, robi się to jakoś tak sprawniej i wiecie, mogę sobie porównać, mogę sobie szybko poczytać, mogę sobie, wiecie, popatrzeć. A w Rossmanie to jednak nie. No i po co przepłacać, prawda? Skoro można kupić coś taniej, nawet z wysyłką, a teraz na Allegro, ja mam na Allegro Smarta, więc wiecie, dobiorę sobie jakąś pierdołę czy coś i mam nawet wysyłkę za darmo, więc czego chcieć więcej. Idę małą przybiorę, zmienię jej piluchę i chyba wezmę ją trochę na dwór. Może się trochę przejdziemy. Nawet z tymi płotkami pod oczy, tutaj wiecie. Na wiosnę to więcej wolno. Także tutaj się pokręcę koło domu z nią chyba na spacerku, albo wezmę Olka też i pójdziemy na plac zabaw. Właśnie szykujemy się na popołudniową kawkę, mamy lody, ale ostatnio nasz ulubiony sposób spędzania wolnego czasu to Uno! Gramy sobie razem, już tu Olek się przygotowuje. Julcia też, dla Julci też jest tutaj, o proszę bardzo. Herbatnik. Julcia! A piesek bardziej interesuje, proszę bardzo. Smacznego. Zaraz jej muzyczkę puścimy, tylko wiecie, na razie się wstrzymujemy, bo nas YouTube zablokuje, nie? Ale głośnik już mamy, zaraz puścimy sobie muzyczkę. Dobre ciasteczko, pyszne. Słuchajcie, dobrze mi chłopaki powiedzieli, że na strychu moja lawenda już mocno, tak mocno wysuszona, że się sypie. Więc szybko ją ściągnęłam i pakuję do woreczków. Dostałam od przyjaciółki takie woreczki lniane, więc pakuję do woreczków tą lawendę i będę miała takie naturalne zapachy i środki przeciw molom. No wiecie, naturalne saszetki z lawendą. Bo lawendy już nie ma obcięte, ale może jeszcze zakwitnie raz w tym roku. Tam widzę, że puszcza. Tu też, więc może jeszcze raz zakwitnie. Kochani, woreczki już zrobione. Wyszło 6. 6 pełnych woreczków, ale nie są takie małe, więc pachną no po prostu bosko. 6, ja pokazuję wam 5, bo jeden już Olek zaniósł sobie do szafy. Także tutaj zostało 5. My też sobie do szafy włożymy i podzielę się tam jednej mamie drugiej. Także takie woreczki z lawendą. No i tak to jest. Trochę nam zeszło z tą lawendą, ale warto. Mamy teraz pachnące woreczki i wiecie, wykorzystamy sobie. Pokażę wam jeszcze, bo tutaj o, palimy w Bali. Woda już cieplutka. Także zaraz
będziemy się kąpać i ja pomału kończę tego vloga. Pokażę wam jeszcze, o. Mąż jeszcze do mnie mówi, że jeszcze hibiskus jest do rwania, bo już kwitnie mocno. Także no, nie, dzisiaj już chyba nie będę zrywała, ale jutro już go zerwiemy. Także zbieram się pomału, pakuję tą lawendę, idziemy do domu. Idę montować vlogi, bo mam jeden zaległy do zmontowania i ten z dzisiaj. Także idę działać. I co, żegnam się z wami i widzimy się może jutro, może jutro też powloguję. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia w następnym vlogu.